Dzień dobry, po tygodniu przerwy w żniwach wracamy z koszeniem. Dzisiaj rano jeszcze miałem taką szybką akcję w pytaniu na śniadanie. No i wróciłem do domu, bo wczoraj jeszcze tutaj nikt nie kosił na miernikach po 17-18. Mówię, wróciłem, zmierzyłem 14, dobra, dzida, lecimy z tematem. Teraz już ma na przyczepie 12,5-13, więc wilgotność można powiedzieć, że idealna. Lecimy z koszeniem Przężyta Atletus, to co nie udało nam się skosić w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj koszę jeszcze przy okazji takie żyto na działce 0,8 hektara po byłym sadzie. Tam jest akurat malutka usługa z tego względu, że tam po prostu nie mam zbytniego dojazdu swoim kombajnem, a tam wszyscy biorą takiego małego usługodawcę, więc tutaj dzisiaj mam operatora na NDW. Ja trochę odwozy, trochę ogarniania na gospodarstwie jeszcze przy okazji i za chwilę będę leciał z małą przyczepą po prostu na co? Na cekcyn, żeby odebrać to żyto. Przężytko tutaj nienawadniane, chociaż akurat na tej działce już od ubiegłego roku taka możliwość jest, ale po prostu nie zdążyłem go podlać, bo przyszły deszcze, więc koszty mniejsze, ale też widać, że gdzieniegdzie po prostu już trochę dostało po dupie na piaskach. Teraz spadło 17 litrów, gdzieniegdzie się zdążyło pochylić, ale nie ma nic leżącego. Kłosy ładne, nic jeszcze nie porasta, całe szczęście, bo się tego obawiałem, że przez te opady deszczu tutaj nam się jakieś problemy zaczną tego typu robić, ale nie. Przężyto siane po 250 roślin na metrze kwadratowym. Część po prostu nie wzeszła z tego względu, że było dość sucho, więc tak liczę, że średnio było po 230, ale kłosy ładne. Problem był z omacaniem w ubiegłym tygodniu jeszcze. Gdzieniegdzie ziarka się trafiały jeszcze w kłosach, znowu dokręcenie na młocarni, no to gdzieś tam połówki, a no w materiale siewnym nie może tego być. Więc może nawet i dobrze, że ten tydzień minął, przez to w słomie już nie ma na dzisiaj nic. No i co? Jeżeli chodzi o w ogóle dzisiejszy dzień, to tak mówię, miało być na spokojnie, a jeszcze dostawa RSM-u, RSM-32 przyjechał, który był zamówiony z początkiem lipca. Więc pierwsze takie, nazwijmy to, większe zasoby azotu na następny sezon już są. Jeszcze potem będę miał cysternę RSM-u 26+3, ale to gdzieś tam pewnie dojedzie w następnym tygodniu albo i za dwa. A resztę będę uzupełniał pomiotem kurzym. Na jesieni będzie praktycznie wszędzie szedł pomiot kurzy po 5-6 ton, może nawet 8, w zależności od tego, ile uda się tam zwieść do tego czasu, jak będzie to wszystko obsiewane. Metal tak był pełen, zasławka za chwilę pełna. Mamy tutaj 4 hektary. Już nam tyle zostało, więc jakieś tam prognostyki są dobre, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie nam wszystko na wadze. Jutro będzie to wyjeżdżało już bezpośrednio, więc jakaś tam... nie, jutro, przepraszam, w czwartek wyjeżdża, jutro mamy środę. Więc jakaś waga orientacyjna będzie już znana. No i co? I tak naprawdę miejmy nadzieję, że już się teraz uda, że te żniwa bez problemu. Tak naprawdę brakuje nam 5 dni i będzie wszystko skoszone. Wracając z Warszawy, praktycznie wszystko od Warszawy do linii Grudziądza, Świecia, praktycznie wszystko pokoszone na naszym terenie. No tak jak zresztą widać. Niektórzy już pouprawiali, dużo jeszcze stoi. Tam jeszcze jęczmień, pszenica u sąsiada, u nas przężyto, dużo stoi na cekcynie jeszcze, więc te następne dni po prostu u nas będą takie, że te wszystkie pola będą po prostu znikały, znikały, znikały. A to jest jeden z dwóch kawałków, gdzie w tym roku zostawiam słomę, gdzie zbieram słomę do swoich tuczników. Pierwsze tuczniki praktycznie są sprzedane. Pojutrze będziemy mieli odstawę 120 sztuk, zostanie tam jeszcze z 20, ale przy tej cenie, na którą sprzedawaliśmy, bo pierwsze poszły po 90 dniach od wstawienia, następne poszły po 97, teraz będzie 104. Już mam praktycznie wszystkie koszta policzone i naprawdę przy tym
że kupiliśmy tego warchlaka bardzo drogo, bo 540 netto, to jeszcze dość dużo zostanie na plusie, więc ten pierwszy rzut można powiedzieć, że szczęśliwie. Zobaczymy, jak będą kolejne wyglądały. Dużo wskazuje na to, że będzie potężna obniżka, jeżeli chodzi o tuczniki, bo bardzo, ale to bardzo staniał warchlak. Ale z 10 hektarów zostaje słoma. Tutaj z tego względu, że niestety ta działka mi odchodzi, ja się niestety, jakby to powiedzieć, takie koleje niektórych dzierżaw, ale gdzieś tam jakaś inna działeczka wpadła, więc o tyle dobrze, że można powiedzieć, że praktycznie stan się wyrówna na zero. No a tutaj, no nie wiem, no pewnie w tym tygodniu tej słomy nie będę belował jeszcze, ale jeżeli będzie pogoda, to niech sobie ta słoma spokojnie tutaj leży i kruszeje. I słuchajcie, taka działeczka tutaj 0,7 hektara, 0,8 w posadzie od znajomego. Malutka, trochę, że tak powiem, niewydajna, ale praktycznie za drogą mam inne działki, więc wszystko za jednym wyjazdem się tutaj robi. Działka posadzie. 3 lata temu był tutaj sad, potem był słonecznik. W ubiegłym roku był jęczmieniary, a w tym roku żyto hybrydowe Super Spektiv. Plus masa marchwi dzikiej, która wyrosła po prostu w tym życie. Pozostałość jeszcze właśnie posadzie. Pozostałość po tych trawach, które tutaj rosły. I niestety to mocno zanieczyszcza mi to żyto, więc żyto będzie jutro do czyszczenia na wialnie. Nie wiem, mam nadzieję, że na HL-kę się tutaj zmieszczę. Do czyszczenia na wialnie. Samo żyto jest suche jak pieprz, ale niestety chwast tutaj robi wilgoć, więc niech to się wszystko sparuje i jutro będziemy to od razu z rana wiali. Gdzieś tam o 6 się wstanie, przez wialnie przerzuci. I myślę, że będzie w zupełności suche. Dzisiaj tniemy Egidiusa, drugą część plantacji nasiennej. Pierwsza część już praktycznie wyjechała prawie że 2 tygodnie temu, więc trochę czasu już minęło, ale tak się złożyło po prostu, że możemy bezpośrednio ładować na łódkę, tak sobie to ustawiliśmy. Bez ładowarki jest ciężko, że tak powiem, z przeładunkami na tira. Ale w międzyczasie jeszcze tutaj akurat wracam z przyczepą, wracam z kupionym pszenżytem. Tak trochę tutaj skupuję żyta, trochę pszenżyta, tych tańszych gatunków, żeby mieć na paszę do świniaków. No najłatwiej i najtaniej, nie ma co ukrywać, zazwyczaj w żniwa jest to ogarnąć. Tak po prostu postawiam przyczepę gdzieś tam na pole do kogoś i lecę na wagę. Rozładowuję u siebie tam, gdzie chcę, już bez potem przeładunków z, nie wiem, stodu, z silosów i tym podobnych, więc no parę tonek już tam będzie kupione, nie wiadomo jak dużo, nie, ale jakieś tam lekkie zapasy w żniwa będą zrobione. Zasławka pełna, Metal Tech pełen i paszóweczka nawet zajechała na pole. Tutaj na HL-kę coś tam jeszcze byłoby można dosypać, ale się całość nie zmieści. Tutaj nam został dosłownie paseczek i potem będę zaraz wjeżdżał jeszcze w debia nasionego po kukurydzy, ale to już zrobię taki osobny tam odcinek, bo to zupełnie też inna uprawa, szczerze mówiąc nawet nie wiem, ile mam ponagrywane do tego odcinka, bo to co chwilę coś tam, coś tam, coś tam. No i prawie że ostatnie przekosy właśnie Egidiusa. Coś tutaj jeszcze, jakieś resztki nawet po rzepaku nam zostały. Nie jest czarna, całe szczęście nie jest czarna, bo się bałem, że te pszenice wszystkie się zrobią nam już czarne. Mam wyniki z pierwszego pokosu, nazwijmy to w ten sposób. Białko 12, gluten 20, jak dobrze pamiętam, 4 i gęstość 83. No tutaj gęstość jest wywalona w kosmos. Nie wiem, nie pamiętam, żebyśmy w jakiejkolwiek pszenicy mieli pod 80, a tutaj 83, więc naprawdę fajny parametr. I już na sam koniec jeszcze przeładunek z dwóch przyczep naraz. Dużą zawsze tutaj idzie bezpośrednio podjechać pod tą dużą niebieską żmijkę, a niestety
czy z paszówką, czy z HL-ką, z szóstką. Tak się już nie da, bo jest żmijka za wysoka, więc trzeba jeszcze przez jedną małą rzucić, ale sobie leci spokojnie. Praktycznie w godzinę mamy łódkę przerzuconą, czasami nawet niecałą godzinę, w zależności od tego, jaki jest materiał, to raz, a dwa, czy po prostu jedziemy z dwóch dużych przyczep, czy tak jak dzisiaj też mamy jeszcze jakieś tam małe dosypki. Ale mimo wszystko, jakby była chociażby jakaś mała hala i ładowarka, szłoby o wiele, wiele, wiele szybciej. No ale i tak zdecydowanie szybciej, jak chociażby, nie wiem, sypiąc z silosu, nawet przez te duże workowniki, które montowaliśmy w ubiegłym roku.